Dobrze, idziemy dalej z checklistą naszego tutaj uruchamiania. Mamy jeszcze tutaj parę rzeczy do włączenia. Tu już dajmy sobie, zresetujmy sobie widok. Tak, komy mamy już włączone. Idziemy sobie teraz na doplerowski system pomiaru dryfu i prędkości względem Ziemi. To się nazywa DIS. I tutaj, jak mnie mam, tak, tu jest nasz DIS. Włączamy sobie zasilanie tego układu. Kolejny przełącznik to jest przełącznik ląd-morze. Tak, u góry mamy ląd, a na dole mamy morze. O co chodzi? No oczywiście tutaj system doplerowski działa w ten sposób, że on wysyła wiązkę do Ziemi i ta wiązka się odbija od Ziemi i trafia do samolotu z powrotem i w ten sposób mamy pomiar. Ale jak latamy nad morzem, to ten sygnał jest dużo gorszy i wtedy możemy sobie przełączyć to na tryb morze. Ale normalnie nad lądem to ja sobie to przestawiam u góry na tryb ląd. Chociaż nie wiem, na ile to Flight Gear też symuluje, czy ten ląd morze robi tu jakąś różnicę, ale normalnie latamy nad tutaj, no w Rosji nad lądem. I kolejny przełącznik dla systemu DIS to jest tak zwana rachunkowość NVU. Tak, żeby to pytanie teraz, czy chcemy, aby NVU dostawało z sygnał z tego urządzenia DIS, dzięki czemu NVU będzie się opierało na tym systemie też doplerowskim, jak i na ciśnieniu statycznym, żeby sobie na przykład wyliczać dryf wiatru ze względu na wiatr. I to jest pozycja górna i taką też sobie zostawimy. Jeżeli nie chcemy otrzymywać tego dryfu wiatru od systemu doplerowskiego, to przełączamy tylko na pozycję środkową, to jest na pozycję SVS, czyli na pozycję ciśnienia statycznego. Tylko ten od tego układu NVU będzie otrzymywało informacje. No i wtedy konieczne będzie samodzielne obliczanie i wprowadzanie dryfu wiatru, a to robimy wtedy tutaj. Ale ja nie będę tego robił samodzielnie, zostawię to automatowi, tak jak to normalnie powinno się robić. Czyli ustawiamy w pozycję górną. Mamy też pozycję dolną, to jest pozycja jakiś test, jakieś sprawdzanie. Także ustawiamy to w pozycję górną. I włączamy sobie radio altimeter RVM5, gdzież on był? Tu jest radio altimeter. W sumie mamy dwa takie układy, włączmy je. Tu jest nasz radio altimeter, widzimy, że zareagował. Poszła wskazówka do góry, ale zaraz się wyrówna i odmierzy nam prawidłową wysokość. Musimy chwilkę odczekać. Ok, wskazówka wraca. I mamy sygnał dźwiękowy potwierdzający nam, że radio wysokościomierz działa. Tak, mamy też potwierdzenie, żółta lampka, mamy też lampka H. I tutaj mamy pokrętło do ustalenia naszej wysokości decyzji. Tutaj w Rosji przeważnie możemy sobie ustawić, oj za szybko, możemy sobie ustawić przed 50 albo 60 metrów. Dobrze, dajmy sobie 60. No i oczywiście tutaj po stronie pierwszego oficera też mamy to urządzenie, tylko muszę je zlokalizować, tu jest. Zasłaniaj trochę wolan. Tak, tutaj mamy i też możemy ustawić, co ciekawe, jakąś inną wysokość decyzji. Wedle tutaj uznania, ale dobrze, ja to sobie zostawię na 0, wyłączone. Tak, jak damy na 0, to o, tak, jest wyłączona, wysokość decyzji jest wyłączona. Na 60 miało być, dobra. Dobrze, stawmy sobie, upewnijmy się, że nasze ciśnienie na wysokościomierzu jest prawidłowo ustawione. Tu najlepiej sobie sprawdzić z tego, żeby odczytać wartość w milimetrach słupa rtęci. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, w Rosji ustawiamy ciśnienie lokalne, a nie nad poziomem morza, więc ustawiamy 740. Ustawiamy 740. Dobrze, jest 740. Chociaż, żeby było 0, to powinno być tak. No dobra, 740 niech będzie. Dobrze, teraz idziemy na tutaj nawigatora i zasilimy sobie nasz układ nawigacji NVU. Tak, to jest ten przełącznik pierwszy. I możemy sobie wprowadzić dane. Idziemy teraz do kalkulatora NVU. Teraz zobaczymy, jaka to jest zabawa. A więc tak, te dane możemy wprowadzać ręcznie albo automatycznie, a latać możemy też ręcznie, w pełni automatycznie albo półautomatycznie nawet. O, tak należy to ująć.
Ja będę, tak, postaram się tutaj wszystko robić ręcznie, ale pokażę wam, jakie są możliwości, tak? Musimy teraz pierwszy nasz punkt wprowadzić do aktywnego tutaj wskazania, że tak powiem, tego nawigatora EnView. Tak, bo mamy punkt aktywny i tu mamy akurat kurs, tak? Czyli ZPU. Tutaj wprowadzamy ZPU. Tutaj jak damy Ctrl-C, mamy podpis ZPU i ZPU. Tu wprowadzamy ZPU pierwszego punktu, a tu, gdzie nie jest zapalona sygnalizacja, to drugiego punktu sobie wprowadzimy ZPU. Tak, a tutaj z kolei wprowadzamy dystanse, czyli te kilometry. Mamy wartość S, tu też mamy S i Z. Tak, tu wprowadzamy dystanse i pierwszego punktu dystans wprowadzamy tam, gdzie jest zapalona lampeczka samolot. Tak, tutaj jest po rosyjsku samoliot, to się chyba tak czyta, czyli samolot po polsku. Tu mamy oznaczenie marker, czyli nasza korekcja na beacon. Tu będziemy wprowadzać te dystanse Z i S. A tutaj mamy podpisane punkt, czyli nasz kolejny, można to tak nazwać, kolejny punkt na trasie. Czyli tu będziemy wprowadzali dystans S kolejnego punktu. Tak, tutaj też może się rodzić pytanie, dlaczego dla punktu, do którego lecimy, mamy tylko S, a nie mamy Z, tak jak dla beacona. No bo Z chcemy, żeby zawsze było 0. Dlaczego? Bo chcemy, mapa, chcemy zawsze lecieć po naszej linii. A lot po naszej linii to jest zawsze Z0. Jeżeli chcemy lecieć obok linii, ale równolegle do tej linii naszej trasy, no to wtedy ustawiamy Z. Na przykład w lewo to będzie chyba na plusie, tam nie wiem, powiedzmy 10 km. No to będziemy lecieli 10 km od tej naszej linii. Ale tak nie chcemy, tak? Przeważnie chcemy latać dokładnie po naszej trasie, więc dlatego Z z domysłu jest 0. I tak też będziemy ustawiać. Ale jeżeli nie chcemy tego robić ręcznie, to wystarczy, że zaznaczymy pierwszy punkt i klikniemy przycisk Load Selected. I tyle. I te oba punkty od razu nam się wprowadzą. Zarówno tu na kurs i na dystansę, razem z beaconami, także wszystko automatycznie. Następnie jak będziemy lecieli, to będziemy musieli wprowadzać kolejny, trzeci punkt do standby'a. Tam, gdzie się lampka nie świeci i tam, gdzie jest podpisany punkt. Tak, wprowadzamy trzeci punkt, jak dolecimy do trzeciego punktu, to musimy czwarty wprowadzić i tak dalej. Więc to też możemy sobie zautomatyzować. To wprowadzanie zawsze możemy sobie zautomatyzować, używając przycisku Load Selected. Wtedy nie musimy używać tych tutaj przełączników i pokręteł, tylko zawsze robimy Load Selected. Ale możemy, i to jest taki półautomat, ale też możemy sobie to w pełni zautomatyzować, że teraz sobie tylko zaznaczamy pierwszy punkt, robimy Load Selected i zaznaczamy wirtualnego nawigatora. I wtedy wszystko będzie samograj, tak? Już nie musimy wtedy do tego panelu w zasadzie wracać, tak? Wszystko zrobi za nas nasz wirtualny nawigator. Ja tutaj wam tego tak nie pokażę, ja tu sobie zrobię wszystko ręcznie, żebyśmy też widzieli, na czym to polegało i jak się tutaj obsługiwało to NVU. Dobrze, także wprowadzamy. Najpierw wprowadźmy sobie ZPU, czyli nasz kąt magnetyczny kurs, na który będziemy lecieli na początku. Tak jak mówiłem, wprowadzamy pierwszy punkt tam, gdzie tak mamy podświetlenie. Więc wprowadzamy 63 stopnie i 24 minuty. Tutaj działa to tak, że jeżeli chcemy dodać, to klikamy strzałkę w prawo, odjąć kursu to w lewo, a środkowy przycisk służy do tego, żeby przyspieszyć obroty tych liczników albo zwolnić. Zobaczmy sobie, tak, mamy 63, więc przytrzymuję, no i widzimy, że idzie bardzo powoli, tak? Więc dajemy środkowy, przyspieszamy i teraz idzie dużo szybciej. 63, już mam 63 i jeszcze 24, czyli teraz zwalniamy i 24. Tu akurat jest tak to ustawione, że zawsze dostaniemy te liczby, które nam tutaj się wyświetlają, więc to jest akurat spoko. Przy okazji, jak już jesteśmy przy ZPU, stawmy sobie drugi punkt. Drugi punkt idzie na 130, więc tutaj na standby ustawiamy drugi punkt. Przyspieszę od razu i w prawo, bo zwiększamy. 100, za dużo, 30. To bardzo szybko idzie. Tak, równiusio 130 ma być. Zwolnijmy teraz trochę. O, jest, było. Dobra, jest 130. No i wróćmy do pierwszego punktu i ustawmy odległości. Odległość S musimy wprowadzić tam, gdzie jest samolot. Żeby wpisywać tam, gdzie jest samolot, to dajemy te pokrętło, dajemy w pozycję S. Tak, to S oznacza po prostu S, długość naszej trasy. Czyli to pierwsze S tutaj, więc wpisujemy 100, nie, co ja mówię, 14,8, ale wartość na minusie.
I tu zobaczcie, że przy samolot będziemy wprowadzali tą eskę. I mamy właśnie wartość plus i minus. Dwie kolumny jakby mamy. I my musimy wprowadzić na minusie. I tu mamy do tego przełączniki, tak samo jak tutaj. W lewo to zmniejszamy. No to musimy zmniejszyć, więc trzymamy lewy. No i widzimy, że idzie. No ale idzie powoli, więc przyspieszmy środkowym. I 14. Idzie już bardzo szybko. Ok, było 14, zwolnijmy teraz. No i tu jest taki trochę feler, że te 14, tu nie mamy jakby ułamków, tak? To znaczy mamy mieć 14 i 8 dokładnie. No to musimy zrobić to tak, że musimy ustawić prawie 15. Tak to wygląda. O, coś takiego. No może tak, o, może coś takiego będzie 14 i 8. Tutaj też taka podpowiedź, że tu możemy kliknąć tą śrubkę. Jak damy Ctrl-C, tu widzimy, że mamy taką śrubkę. Tą śrubką możemy zmienić skalę tej wartości. Zobaczcie, że tutaj maksymalnie możemy ustawić 4 cyfry 9999, czyli możemy lecieć maksymalnie na odległość 9999 km. Ale możemy tą skalę też zmienić, możemy kliknąć tą śrubkę i zobaczycie, że wyświetli nam się bardziej dokładna skala. O, tak, dostaniemy trzecią cyfrę. Tak, mamy teraz 14,6 km, więc możemy bardziej precyzyjnie dostosować tutaj te wskazania, no ale możemy teraz maksymalnie ustawić odległość na 999 km. To też bardzo dużo i ja chyba aż takiego dużego dystansu tutaj nie mam. Największy mój dystans to widzę, że jest 344 km. Więc jak to woli, tak? To jest taki tip we FlightGear tylko w tym samolocie, bo rzeczywiście używało się no, takiego wskazania. Ale tu widzimy, że troszkę za mało ustawiłem jednak. Powinno być nawet, no idziesz, no nawet coś takiego powinno być. Jak to wygląda tutaj? No prawie 15. Okej, i co dalej? Dalej ustawiamy drugi punkt, też odległość na standby, żebyśmy już mieli przygotowane. Więc musimy ustawić odległość EST 151,3. I to musimy ustawić przy lampeczce punkt. I to się ustawi nam tutaj. Nasza wartość S na minusie to dokładnie tutaj. Tylko to pokrętło musimy teraz przestawić, czyli na SP. P jak punkt, można powiedzieć, tak? To jest ten sam znaczek, ta sama literka. Tak, zobaczcie tutaj ten indeks przy S, nie? Więc musimy ustawić tutaj wartość naszej drugiej trasy. No i to jest duża wartość na minusie, więc przyspieszmy. I dajemy. No i idzie, tak? Idzie tutaj właśnie, gdzie ma iść, na punkt. Na minusie 151. No, troszkę przytrzymamy. Jeszcze. O, za dużo. Nie, w sam raz. Możemy sobie jedynkę właśnie tak doprecyzować. O, właśnie tak. A nie, sorry, źle. Tutaj to ma być 151,3, więc jeszcze o 151 i 3 to tak jeszcze trochę do góry. Możemy sprawdzić tutaj śrubką. No za dużo. No mi to ciężko wyczuć, ale jest 151, tu jest przecinek, można umownie powiedzieć. Tak, 151,3. Wróćmy do normalnego wskazywania. Jest tak mniej więcej 151,3 na minusie, tak, to jest ważne. Także tutaj można się bardzo pomylić, tak? Tutaj o pomyłkę nie trudno, bo wystarczy, że sobie ustawimy na plusie albo nie ten indeks, a nie w P, tylko w MK i już będzie wszystko źle. Dobrze, punkty mamy i w zasadzie to by wystarczyło, ale co z naszymi beaconami, tak? Bo możemy też ustawić sobie te beacony jako punkty korygujące naszą trasę. Także tak, beacon, jak możecie zobaczyć, marker, mamy napisane przy samolocie, więc ustawiamy ten beacon pierwszy, tak, bo to jest też nasz punkt pierwszy, nasza pierwsza odległość i tutaj kurs drogi, więc ustawiamy beacon pierwszy. I tu mamy troszkę więcej rzeczy do poustawiania, bo aż trzy wartości, eskę, Z i kąt drogi. Dobrze, ustawmy najpierw eskę. Idziemy do SM tutaj pokrętłem.
SM, czyli M można wziąć od mark, tak? Marker beacon, tak? Czyli do SM. Tak to można sobie skojarzyć, tak? Patrzmy sobie, ja właśnie patrzę sobie na literkę, tak? Jest MK, MK, aha, to to, dobra. I teraz ustawiamy S-kę, tak? To na 22,7 i to jest na plusie, czyli idziemy w prawo. I powoli nam idzie, więc przyspieszmy. OK, 22. I przecinek 7. Dobrze, ustrzelmy tą siódemkę, może tyle. O, za mało. Siódemeczka będzie tutaj. Dobrze, jest siódemka. Dalej mamy Z, więc idziemy na ZM. Przestawiamy się to na ZM. Mamy wartość też na plusie, 19,9. Więc na plusie w prawo, szybciej. Prawie, dobra. Jest 19, no to będzie prawie 20. Zobaczmy. Jeszcze trochę. Ojojoj, za szybko. Teraz zwolnijmy. Jest 19,9. OK, teraz niech będzie. No to już widzimy, że w zasadzie jest to 20 na tej kilometrowej skali. No i został nam kąt drogi. Kąt drogi ustawiamy tutaj. Teraz jak sobie zobaczmy strefy klikalne może najpierw, tak? Mamy 4 strefy klikalne, ale w zasadzie używamy dwóch, bo to jest to samo, więc nie ma sensu. Normalnie tu było pokrętło i bardzo, bardzo szkoda, że nie jest to zrobione tym pokrętłem. Po prostu wystarczyłoby jedno pokrętło i rolka myszy i by się kurs ustawiało, co nie? A tak musimy się bawić w jakieś strefy klikalne i klikać tutaj. Na szczęście mamy też tooltipa, który nam tutaj podpowiada, jaki mamy teraz kąt ustawiony. Mamy ustawić 75, więc pierwsza idzie dziesiątki, tak? To są dziesiątki, to są jedności. Więc idziemy dziesiątkami i ustawiamy 70. Klikamy, klikamy, jest 70. Tu też chyba rolką można, tak, można rolką. I teraz ustawiamy 5,04. 5. No, tu już nie możemy tak dokładnie, 0,4, damy 0,42. Tak, a nie, sorry, to jest 0,4, co ja robię. 5. No, tu ustawimy 0,6. Tak, 75,06. No, trzeba być bardzo uważnym przy tym ustawianiu. Tym bardziej, że te liczby mam tutaj bardzo małe. Także sprawdźmy jeszcze raz wszystko, czy mamy dobrze ustawione. Bo to jest krytyczne. Jak źle ustawimy, to polecimy w krzaki i będzie ciężko to naprawić. W zasadzie nie wiem, czy to jest do odkręcenia. Trzeba wtedy chyba już przejść na jakąś nawigację po worach i gdzieś tam dolecieć. Więc sprawdźmy sobie. Mamy 75,06, no bo 0,4 nie ustawimy. Marker. Marker Z na plusie prawie 20. Z na plusie jest prawie 20. S na plusie 23 z hakiem. Znaczy nie, 22 z hakiem, prawie 23, no to jest, 22,7. Samolot, wartość S, 14,8 jest. Oraz nasz kurs 63,24, 63,24. Punkt drugi, tu jest punkt i mamy dystans 151,3 na minusie, ok, i... Aha, i tutaj ZPU, dokładnie 130 i jest 130. Ustawione. Teraz tak samo, jak sobie to ustawiłem ręcznie, to mógłbym też dać wirtualnego nawigatora i on powinien mi kolejne punkty automatycznie ustawiać za każdym razem, jak przekroczymy tak kolejny punkt na trasie. Przy okazji, jak już jesteśmy w tym kalkulatorze, to zobaczmy też, że na dole mamy nasz top of descent obliczany. Znaczy, to nie jest do końca obliczany, bo tak naprawdę my sami musimy wskazać, kiedy chcemy się zniżać, przy jakim dystansie, przy jakiej odległości od lotniska docelowego chcemy się zniżać, tak, tu ustawiamy sobie tym suwakiem, domyślnie mamy 275 km. Ja może to sobie tą wartość domyślną zostawię i tu nam podpowiada, na której ortodromie będzie nasz top of descent, tu widzimy, że na czwartej, czyli na tej, do punktu Mimra, mapa, żeby się też zorientować, że to jest O, do tego punktu, jak będziemy lecieli. Tak, czyli na tej ortodromie będziemy robili to po descent. A gdzie to będzie dokładnie?
Dokładnie mamy podane, że to jest ATS minus 80,6 km. To 80,3 km przed punktem Mimra będziemy mieli nasz top of descent. No, wnioskuję, że gdzieś tutaj, tak? Ale to tak pi razy oko. Ale nie musimy patrzeć pi razy oko, bo jak będziemy lecieć, to przy napisie samolot ten licznik zawsze będzie nam się zmniejszał, pokazując, że nasz dystans, tak, do punktu docelowego, do którego lecimy, się zmniejsza. Więc jak wlecimy na tą ortodromę czwartą, no to oczywiście ten S będzie równy 331 km, ale ten licznik będzie tykał w dół, tak, do zera. No i w sumie jak zobaczymy tutaj 80 km, to znaczy, że jest nasz top of descent, tak, co sobie też już zobaczymy podczas przelotu. Dobrze, tyle. Tyle tutaj na razie z NVU i z ustawiania tego przyrządu. Aha, tak jeszcze na marginesie, gdybyśmy wprowadzali punkt S naszej trasy, no ja użyłem akurat tego nastawu punktu S, ale możemy też użyć tego. Jak zauważyłem, nie robi to różnicy, tak? To zawsze nam ustawia punkt S przy samolot. Tak samo Z, tak? Możemy ustawić Z, to wtedy nam ustawi ten Z przy samolot. W tym, że tak jak mówiłem, Z-a nie ustawiamy, bo zawsze chcemy lecieć po naszej tak trasie wyznaczonej przez plan lotu. No i teraz po wprowadzeniu pierwszego kursu 63 stopnie możemy sobie to też wprowadzić tutaj na HSI. Też sobie ustawimy 63. Chociaż zrobi to też za nas autopilot, jak sobie go włączymy. I też możemy sobie ustawić heading baga na 63. No, mniej więcej coś takiego. Dobrze, możemy teraz też włączyć, będziemy powoli uruchamiać silniki w końcu. Możemy włączyć teraz sygnalizację, to jest po kolei jak to jest, zapiąć pasy, nie palić i światło exit ewakuacyjne. I pójdźmy sobie teraz do panelu inżyniera. Włączmy sobie teraz ten wskaźnik. Przed uruchomieniem silników warto go włączyć. Zaraz sobie wyjaśnimy, co on robi. To sobie go włączamy tym przełącznikiem. I ustawiamy ilość paliwa C na to samo C, które wskazuje ta wskazówka. To robimy tutaj, mamy pokrętło. Czyli to będzie o mniej więcej tyle. I teraz tak, o co tutaj chodzi? Jak pamiętamy, wskazówka C pokazuje nam ilość, całkowitą ilość paliwa w naszym samolocie. A ta wskazówka, jak ją teraz sobie, ją sobie ustawiłem, to jak odpalimy silniki główne, to ta wskazówka będzie też szła do zera, bo ta wskazówka będzie nam pokazywała, jakby to powiedzieć, pozostałą ilość paliwa ze względu na ilość spalonego paliwa. Tak by to można było powiedzieć. Tak, czyli jak będziemy spalać paliwo w silnikach głównych, to ta wskazówka będzie nam po prostu spadać względem tego, ile tego paliwa spalimy. I o co chodzi z tych wskazówkach? No, jeżeli te wskazówki pokazują tyle samo, to wszystko jest git, tak? Ale jeżeli ta wskazówka okaże się, że zacznie spadać szybciej niż ta, no to mamy wyciek paliwa, tak? Jeżeli ta nam teraz pokazuje prawie 15 tysięcy ton, a ta by nam wskazywała 10 tysięcy ton, no już dajmy podczas lotu, no to oznacza, że to paliwo gdzieś tam ucieka, że ono nie trafia do spalania, tylko gdzieś tam bokiem wycieka. Więc w ten sposób możemy zlokalizować wyciek paliwa po prostu. Idziemy teraz do engine start, tak? Będziemy uruchamiali silniki. Włączmy sobie najpierw odczyt EGT trzech silników. Teraz dopiero jest zasilana, tak, zasilane są te zegary. Tu mam jeszcze test, możemy sobie przytrzymać, nam pójdzie do góry, zejdzie na dół, tak, możemy sobie przetestować, czy te wskaźniki temperatury spalin nam reagują. Teraz włączymy sobie zawory główne paliwa. One są tutaj ukryte pod czerwonymi, tak, osłonami. Silnik pierwszy, drugi, trzeci. Zapalają się zielone lampki. Tutaj przy okazji nam zgasły czerwone. Dobra, mamy włączone. Teraz włączmy sobie pompy poszczególnych zbiorników paliwa. Tu mamy ważne pompy ze zbiornika pierwszego, są aż cztery, które pompują nam paliwo do silników, tak? Bo zbiornik, tylko pierwszy zbiornik połączony jest z silnikami. Tak, zapaliły nam się cztery lampki. Teraz włączamy ten przełącznik, to jest automatyczne balansowanie paliwem między zbiornikami, tak żebyśmy nie dostali przechyłu na samolot, jeżeli paliwo będzie niewyrównane między skrzydłami. I tutaj też zapala nam się zielona lampka oznaczająca, że balanser działa.
Teraz włączamy ten przełącznik. To jest przełącznik Fuel Source Selector na manual albo auto. Czy chcemy ręcznie tak sterować selektorem paliwa, czy automatycznie? Oczywiście idziemy na automat, zapalą nam się te wszystkie lampki i bardzo dobrze, tak? Niech to się dzieje automatycznie. I teraz włączymy dodatkowe pompy tutaj zbiornika numer 4, zbiornika numer 3 i zbiorników numer 2. Tutaj akurat z tego co wyczytałem, te pompy i tak działają automatycznie, ale dobrze jest sobie też tutaj mieć je włączone ręcznie. Dobrze, teraz włączymy sobie światło beacon. Ono znajduje się tutaj. Włączone. O, nie ten panel. Sprawdzamy, czy mamy zaciągnięte hamulce. Zresetuję widok i tak, są zaciągnięte, bo pedały są oba wduszone. Sprawdzamy też przepustnica, czy jest na ciągu jałowym, tak, page down w razie czego, albo gwiazdka, żeby przejść na klawisz gwiazdki, aby przejść na ciąg jałowy. Usuwamy klocki spod kół. To jest w menu maintenance. Tak, tutaj jeszcze wyłączmy external power unit. Oczywiście, bo też już na APU jesteśmy zasilani. No idziemy na panel inżyniera. Otwieramy tu sobie klapkę do startera silnika. Tu mamy główny włącznik startera. Widzimy, że powietrze zeszło, w sensie takim, że zostało przekazane powietrze do rozruchu silnika, a nie na klimatyzację. Tu mamy kolejny przełącznik w pozycji dolnej, to jest rozruch na sucho, ale my dajemy sobie normalnie do góry na start. Kolejny ten przełącznik z prawej to jest podgrzewanie naszego startera. I w zasadzie powinniśmy to sobie tylko włączyć wtedy, jeżeli temperatura jest poniżej minus 5 stopni Celsjusza. Tu mamy akurat temperaturę na zewnątrz i widzimy, że ją nawet na plusie, tam może 5 stopni jest, więc nie musimy tego włączać. Jeżeli byłby mróz minus 5 stopni i więcej, to włączamy to do góry. Ale to, co czytałem w dokumentacji tego samolotu, to chyba nie do końca jest to implementowane i w zasadzie chyba nie ma znaczenia. No ale tutaj latając realistycznie, możemy o tym pamiętać, kiedy dawać tutaj ogrzewanie tego startera. I tu mamy selektor silnika. To jest ciekawy przełącznik, bo ma aż 4 stany. Jak damy Ctrl C, to mamy stan teraz środkowy, czyli wyłączony. Możemy przełączyć tutaj na silnik pierwszy. I teraz tym przyciskiem włączamy starter. Zapala się tutaj zielona lampka. Słyszymy dźwięk silnika. Rozkręcają nam się turbiny. Przy 20% zapodajemy tutaj paliwo. Jest paliwo, jest odczyt też temperatury spalin. I pierwszy silnik uruchomiony. Mamy też wskazania full flow, że jedna tona na godzinę jest teraz spalana. Dobrze. Uruchamiamy silnik numer 2. Przełączamy tutaj na dwójeczkę u góry. Znowu starter. I jak idzie tutaj turbina na 20%, to zapodajemy paliwo dla silnika drugiego, tą wajchą. Też IGT rośnie, obroty rosną. Full flow jeszcze nie wskoczyło. Dobrze, jest full flow. Idziemy na trzeci silnik. Starter, zielona lampka jest. Turbina się rozkręca. Mamy 20%. Zapodajemy paliwo. EGT rośnie. I paliwo jest konsumowane. Dobrze, tu mamy silniki odpalone, więc teraz ten przełącznik wraca na środek. Tu wyłączamy i zamykamy szafeczkę. Teraz jest taka uwaga też z instrukcji, że silniki powinny się teraz rozgrzewać minimum 8 minut. Więc nie powinniśmy jeszcze ruszać przez 8 minut. Ja myślę, że spokojnie dotrzymam tego terminu, bo jeszcze będziemy tutaj pewnie sobie o paru rzeczach mówić. Ale jeżeli chcemy, to możemy sobie nawet włączyć stoper start, który będzie nam te minuty odliczał. No ale dobrze, ja tutaj
Nie będę tego odliczał. Myślę, że spokojnie te 8 minut sobie tutaj przeznaczymy na to czasu. Teraz włączamy generatory silnika pierwszego, drugiego, trzeciego. Czerwone lampki zgasły, więc silniki już teraz generują nam prąd, więc teraz możemy źródło prądu przełączyć tutaj na środek, dzięki czemu już teraz to silniki główne zasilają nam samolot w prąd elektryczny. Tu możemy to sprawdzić. Przejdźmy na od po kolei tutaj silnik pierwszy, tu też. Mamy herce, 40 herców, nie, chyba 400, tak, razy 10, 400 herców. Tak, napięcie jest w silniku pierwszym, pobór, ampery, całkiem sporo, 150 jest. Możemy sprawdzić też wszystkie fazy, czy są odczyty woltomierza i amperomierz jest. Idziemy silnik drugi. Tutaj tak samo silnik drugi. Tu akurat z silnika drugiego niewielki jest pobór prądu, ale napięcie jest. Tu możemy też sprawdzić fazy wszystkie trzy. Tutaj tak samo, ok. I silnik trzeci. Wskazania są tak samo. I tutaj też jest ciut większy pobór prądu z silnika trzeciego, ale największy widzimy, że jest z pierwszego. Z drugiego niewiele, z trzeciego trochę więcej. I wszystkie fazy tak samo i tutaj też wszystkie fazy bez zmian. Więc wygląda ok. I teraz pora wyłączyć APU, bo już nie jest nam potrzebne. Mamy prąd z silników. Na początek wyłączamy Bleed Air. Przytrzymujemy ten przełącznik w dole, aż pokaże się podpis Ready to Start. Więc przytrzymujemy. No, dosyć szybko się pojawił. Wyłączamy pompę. No, w sumie za szybko ją wyłączyłem. Powinienem nacisnąć tutaj stop. I dopiero wtedy włączam pompę. I to co był za przełącznik? Aha, suchego startu, dobra. To też włączamy i główny włącznik też wyłączymy. I teraz rozruch naszego silnika spowodował, że znowu nie mamy tutaj powietrza w układzie klimatyzacji. Więc najpierw włączamy sobie zawory pobierania powietrza z silnika pierwszego, drugiego i trzeciego. I teraz podobna procedura, że przytrzymujemy te dwa przełączniki w górze. Powinno nam się tutaj naładować, że tak powiem, powietrze do wartości 5. Jestem ciekaw, czy spadnie tutaj też ta strzałka w dół, ale chyba już nie, bo nie ma z czego. Więc przytrzymujemy i wskazówki nam się powolutku podnoszą. A jednak idzie nam tutaj też strzałka trochę, ale niewiele poszła, dobra. I wskazówki nam się podniosły, mamy jakieś tam 5 jednostek powietrza, także powinno być ok. I teraz załadujemy sobie ciśnienie do akumulatora hamulców awaryjnych. Tutaj znajduje się ten wskaźnik tego ciśnienia i w zasadzie jest na 0 i świeci się czerwona lampka ostrzegająca nas, że nie mamy tutaj hamulców awaryjnych. Tutaj mamy przycisk, który musimy przytrzymać. Przytrzymuję teraz i wskazówka się podnosi, ciągle przytrzymuję, aż zgaśnie czerwona lampka. Lampka zgasła, więc poziom ciśnienia jest w porządku. Włączamy teraz hydraulikę dla tutaj siłowników sterowania tak powierzchniami sterowymi przez autopilota. Włączamy tutaj wszystkie te przełączniki, pozycję górną. Mamy jeszcze dla autopilota ten przełącznik. O, akurat mi się włączył. Tak, on był w dole. Ten przełącznik to jest zwiększenie stabilności w pochyle też dla autopilota. Musimy go dać w pozycję górną. I zamykamy osłonę. I teraz tutaj na panelu środkowym, może z widoku trzeciego, jeszcze dajmy C. Tak, mamy tutaj trzy pompy, boostery tak zwane dla hydrauliki. Też musimy je wszystkie włączyć i zamykamy pokrywę. Kolejna rzecz to włączymy sobie zasilanie autopilota i to przy okazji będzie też dla nas test, czy prawidłowo ustawiliśmy sobie całą awionikę, bo jeżeli coś zrobiliśmy niepoprawnie, to ten autopilot nam się nie włączy. Tu mamy teraz podpis po rosyjsku wyłączone. Jeżeli będzie dostępny autopilot, to tu pokażą nam się wolanty. Idziemy na overhead panel i tutaj mamy przełącznik autopilota. Zdejmijmy osłonę i idziemy w pozycję górną. Jest sygnał dźwiękowy, to dobry znak. Tak, autopilot nam się włączył. Także tutaj mamy wolanty. No akurat
Tak, był wcześniej podpis off, teraz są wolanty. Wolanty oznaczają, że to my sterujemy samolotem. Tu mamy dwa tryby w zasadzie sterowania. Tutaj mamy sterowanie, już nie pamiętam, czy to jest, tak, to jest pitch, więc tu jest sterowanie przechyleniem i odchyleniem. I to nam mówi, że to my sterujemy przechyleniem i odchyleniem. A ta ikonka nam mówi, że teraz to my sterujemy, tak, wolantami, też pochyleniem samolotu góra-dół. Bo autopilot ma tutaj dwa kanały, tak? Możemy zarządzać tutaj właśnie, można powiedzieć, zakrętami, a tutaj można powiedzieć, że sterujemy pochyleniem samolotu góra-dół, czyli inaczej mówiąc, tu jest LNAV, a tu jest VNAV, tak można to też nazwać. Tu też można to poznać po pokrętłach, bo tutaj mamy pokrętło do wchodzenia w zakręty na autopilocie, a tutaj do pochylania samolotu góra-dół. No, jeżeli już jesteśmy przy autopilocie, to możemy też sobie tutaj coś nieco więcej o nim powiedzieć. My będziemy latali na nawigacji NVU, więc musimy mieć wtedy włączony ten przełącznik. Jeżeli nie chcemy latać na NVU, to możemy latać tutaj na radiolatarnie radiowe, jak WORY. Tak samo jak będziemy podchodzili do ILS-a, to musimy mieć włączony ten przełącznik. Może dam widok trzeci, bo tutaj też widzimy lampeczki, tam się zapalają. Co jest ważne, to to, że te dwa tryby nie mogą być włączone jednocześnie. Tak, jak włączymy jeden, zapala się lampeczka żółta. Wyłączę go, włączę drugi, zapalają się te lampeczki. Jak włączymy oba, gasną wszystkie lampeczki. Czyli autopilot nie działa. To jest ważne, żeby sobie nie zrobić kuku, włączając obydwa naraz. Kolejna rzecz to tu jest Flight Director. Możemy sobie go włączyć do góry, żeby też Flight Director pokazywał nam kurs, gdzie mamy lecieć, ale to się włącza tylko przy nawigacji tej radiowej. Z tego, co przynajmniej zauważyłem. Kolejny jakby podział tych przycisków autopilota jest też tak zorganizowany, że te na dole przyciski 3 służą do nawigacji wertykalnej, pionowej, a te do nawigacji poziomej. A tu na środku mamy nawigację do lądowania, można powiedzieć. Tak, tutaj mamy kierowanie się na localizer, a tu mamy przechwytywanie glide slope'a. Ale dobrze, wróćmy jeszcze do nawigacji tutaj pionowej, tak? Tutaj mamy utrzymywanie prędkości w machach. Tutaj mamy utrzymywanie prędkości wskazywanej w kilometrach na godzinę. A tutaj mamy utrzymywanie wysokości. I to jest tak zorganizowane, że to wszystko jest utrzymywane poprzez pochylanie samolotu góra-dół. To znaczy, jeżeli włączymy sobie trzymanie prędkości, czy to w machach, czy w kilometrach na godzinę, to samolot będzie dostosowywał prędkość albo zadzierając nos samolotu do góry, albo nurkując, tak? Jeżeli będzie chciał przyspieszyć, no to nam zanurkuje. Jeżeli będzie musiał zwolnić lot, no to wzbije nam się do góry, tak? Także musimy o tym pamiętać. Jeżeli chcemy to korygować, no to musimy oczywiście korygować to przepustnicą, tak? Żeby nam samolot nie zmieniał wysokości, to wtedy reagujemy przepustnicą. Tutaj mamy utrzymywanie wysokości i to działa z kolei tak, że jak sobie włączymy utrzymywanie wysokości, to się może okazać, że samolot zacznie nam przyspieszać albo zwalniać, no w zależności z jakiego stanu wchodzimy do utrzymywania wysokości. Więc wtedy musimy uważać na prędkość, no i wtedy oczywiście też musimy reagować przepustnicą. I tej prędkości albo dołożyć, albo zwolnić odpowiednio do tego, tak z jaką prędkością chcemy lecieć. I kolejne tutaj przyciski do nawigacji poziomej, jak mówiłem. Tutaj pierwszy przycisk, który jest już od razu podświetlony, to jest taki reset, to jest na zasadzie leć na wprost. Po prostu skrzydła prosto i leć prosto, tak? Oczywiście samolot może nam tutaj wchodzić tak w manewry góra-dół ze względu na używanie tych przycisków. Tutaj mamy lot na heading baga. Oczywiście heading baga sobie tutaj ustawiamy tym pokrętłem. Jest nasz heading bag. I to jest lot na heading baga. To jest nawigacja po NVU, czyli wedle tego, co sobie tutaj ustawiliśmy. I to tego będę sobie używał. A to jest nawigacja na wora pierwszego, a to jest nawigacja na wora drugiego. Także takie mamy tutaj tryby pracy autopilota. No i najważniejszy przycisk to jest ten przycisk, który nam autopilota włączy w ogóle, tak, żeby on działał. Wtedy jak go włączymy, to te obrazki wolantów, no w zależności od tego, czy mamy włączone też te przełączniki, zakreskują się na napis chyba stab, tak, to jest stab, stabilizacja, co będzie oznaczało, że to autopilot steruje danym kanałem, czy to właśnie nawigacją poziomą, czy nawigacją pionową. Tu na środku jeszcze mamy przełącznik dla turbulencji.
Jeżeli będziemy lecieli w turbulentnym powietrzu, można go włączyć, żeby autopilot uważał i reagował delikatniej. Dobrze, to chyba tyle. Tu mamy też przełącznik, z którego PNP, czyli HSI, ma być tak dostarczana informacja do autopilota, jeżeli chodzi o kurs lotu. Tak, bo tu sobie możemy ustawić na przykład heading back na inny niż na przykład na HSI pierwszego oficera. Wtedy możemy się tym przełączać i latać tak odpowiednio do danego HSI. Dobrze, tyle o autopilocie na razie. Teraz włączymy sobie ogrzewanie. Idziemy na panel górny i włączymy ogrzewanie tutaj całego tego systemu TKS. I to jest nasz przełącznik TKS Heating. Włączamy go. Tutaj jest też zalecenie z instrukcji, że przy temperaturach otoczenia poniżej 0 stopni konieczne jest włączenie tego systemu ogrzewania żyroskopów. No my będziemy lecieli wysoko, tam będzie zimno, musimy to sobie włączyć. Tu mamy też ogrzewanie systemu SVS, tak, czyli systemu ciśnienia statycznego. Też możemy sobie włączyć to ogrzewanie. No i możemy tutaj dalej włączyć kolejne awioniki. Możemy włączyć ADF-y. Możemy też włączyć RSBN-a, tak, czyli zasilanie tego układu. I tu mamy też ważny przełącznik, którym chyba już wspominałem, że to jest w poprzednich odcinkach, że tutaj wybieramy. Oczywiście to jest też nierzeczywiste, tak? W samolocie rzeczywistym ten przełącznik służył do identyfikacji RSBN-a, ale tutaj we flagi to nie jest obsługiwane, więc autorzy posłużyli się tym przyciskiem, żeby zmienić tryb pracy RSBN-a na WORA. Tak, bo niekoniecznie musimy mieć RSBN-y, nie tyle, że go możemy sobie wgrać oczywiście, ale tylko na terytorium Rosji, ale też tym samolotem możemy chcieć latać tak w krajach zachodnich, więc wtedy musimy przełączyć sobie ten przełącznik do góry, co oznacza, że teraz to urządzenie nastawy RSBN-a dostraja się do WORA. I teraz kręcąc tutaj sobie tymi pokrętłami widzimy, że mamy tutaj na dole częstotliwość, no napisane jest częstotliwość RSBN, ale to jest tak naprawdę częstotliwość do WORA i tutaj drugim pokrętłem ustawiamy sobie kiloherce. No i tu widzimy na dole ustawioną częstotliwość, mamy takiego tooltipa na dole. A jak przejdziemy sobie do, jak sobie ustawimy tutaj tą pozycję w dole tego przełącznika, no to to już działa jak zwykły RSBN, tak jak to jest w oryginalnym samolocie. Czyli tu sobie ustawiamy kanał do RSBN-a. No i jak tutaj już jesteśmy, to sobie ustawmy kanał RSBN-a, czy też do WORA, ja mam akurat RSBN-a, do pierwszego punktu. I tu mamy kanał 10, więc tu ustawiamy 10, a tu ustawiamy 0, tak? Jakby było 12, no to tu ustawiamy 10, a tu ustawiamy 2. I wtedy jest 10 plus 2, jest 12. Więc mamy RSBN-a ustawionego. I tu jeszcze sobie ustawiamy te przełączniki w pozycję górną, a to jest korekcja przechyłu żyroskopu bocznego, czy z tego żyroskopu GA3. Włączmy to sobie do góry. Tak, wracając do tego diagramu, włączyliśmy te przełączniki. Czyli to jest urządzenie do korygowania przechyłu żyroskopu. Dobrze, teraz włączymy sobie nasze nawy. To są te przełączniki, jak nie mam. Tak, to jest kurs MP. Włączamy ich zasilanie. I teraz ustawimy sobie stabilizator naszego samolotu. Tutaj mamy wajchę u góry, możemy ją skierować, tu mamy oznaczenie nawet w kolorach, co jest ułatwiające. Tak, mamy kolor żółty, biały i zielony. No i teraz skąd mamy wiedzieć, jak ustawić tą wajchę? No po pierwsze musimy wiedzieć, jaki jest środek ciężkości tak naszego samolotu. Tu możemy kliknąć na ten przyrząd, który nam pokazuje tutaj wychylenie klapy stabilizatora, jak i po prawej stronie wychylenie steru wysokości. Tutaj akurat wychylenie steru wysokości powinno być zawsze między tutaj zielonym łukiem a żółtym, chociaż bardziej na zielonym niż na żółtym. Ale klikniemy sobie ten przyrząd i tu na dole nam pokazuje, że center of gravity jest 27%. Możemy też pójść tutaj w payload and fuel i tu też mamy odczyt o tutaj tej wartości 27%. I teraz mając tą wartość, patrzymy sobie tutaj w lewo, o tutaj z lewej strony na sufit i odczytujemy z tabelki, szukamy naszej wartości 27%. Tutaj widzimy, że poniżej 28%, tutaj mamy od 28% do 35% i powyżej 35%.
i patrzymy w dół, tak? Tu my jesteśmy w tym zakresie, bo mamy 27, więc jesteśmy w zakresie do 28%. Więc wiemy, że mamy stabilizator ustawić na pozycję zieloną. Więc idziemy tutaj na widok, o gdzie to jest tutaj? I idziemy stabilizator w dół na pozycję zieloną. I sprawdzamy, czy wychyli nam się stabilizator. Nie wychylił się. Czy to jest ustawienie poprawne? Też to sobie sprawdzamy. Idziemy dalej na naszą tabelkę i patrzymy, że jak klapy mamy 0, a mamy 0 i jesteśmy na zielonym, krzyżujemy tabelkę i mamy stabilizator na pozycji 0. Jak użyjemy klap, to dopiero nam się stabilizator też wychyli odpowiednio na 3 stopnie, a przy klapach 45 ma się nam wychylić na 5,5 stopnia. I to sobie później możemy jeszcze sprawdzić, jak użyjemy klap, czy ten stabilizator nam się prawidłowo wychylił, także ta tabelka jest bardzo pomocna. I tu jeszcze tak nawiasem mówiąc, mamy też możliwość, tak, bo to jest automatyczne stabilizowanie, a możemy też stabilizować tak ten stabilizator ręcznie za pomocą tego przełącznika. Do góry to klapa stabilizatora pójdzie do góry, a w dół stabilizator pójdzie, tak tutaj widzimy, idzie w dół. Ale dobrze, ja nie będę, nie powinniśmy tego ruszać, powinniśmy używać, tak, mamy nose down teraz, dobra, idziemy nose down, o i jest na zero. Tak, używajmy właśnie tej wajchy automatycznej. Dobrze, umie na zielonym. No i jesteśmy już prawie gotowi do wypychania, także jeszcze powinniśmy sobie zrobić na overhead panelu taki check, czy to wszystkie tutaj ustawienia są ustawione do, że tak powiem, wartości domyślnych przelotowych. Sprawdzamy jeszcze raz. Latitude jest 56, to jest z pozycji ręcznej, to jest z pozycji środkowej GPK. I bardzo dobrze, ta jest z pozycji górnej, ta jest z pozycji dolnej i tak ma być. I jeszcze upewniamy się, czy nasze urządzenia KM5 nie mają żadnego offsetu, bo nie wolno im mieć w tej chwili offsetu, bo będziemy latali na nawigacji NVU po naszych ortodromach, więc nie powinniśmy mieć tu żadnego offsetu. Żeby sprawdzić offset, jak to zrobić, chyba trzeba to kliknąć jednak, czyli jednak zmienić offset. Dobrze, upewnimy się, że jest, na dole patrzę, jest 0 i tu jest, dla drugiego też jest 0. OK. I C, resetujemy widok. Dobrze, teraz czeka nas wypychanie, ale to tyle na ten odcinek, bo pewnie i tak wyszedł mi bardzo długi, więc tutaj przerwiemy i spotykamy się w następnym odcinku. Do następnego, cześć.